Pierwsze inauguracyjne posiedzenie za nimi w gminie Słupno zaczęła działać Rada Seniorów. Rada liczy 5 osób, wszystkie to kobiety. W posiedzeniu uczestniczyli goście, m.in. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, który przyznał, że doświadczenie seniorów jest bardzo cenne w zarządzaniu gminą. Po pierwsze, tego, żeby mi się ciągle jak najwięcej chciało tego działania, a z drugiej strony dobrej współpracy z samorządem, z panem wójtem, z radą gminy, bo to oni mają moc sprawczą, jeżeli chodzi o jakieś konkretne wnioski, które zostaną ewentualnie przez Radę Seniorów zaproponowane. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady złożyli ślubowanie, wybrali również przewodniczącą Radę. Dla seniorów to duże wyzwanie, ale i ważne zadanie. Chcemy jakieś właśnie propozycje też od siebie, jako starsze osoby, no bo koleżanki tu nam sugerują, co im potrzeba, co one by chciały. No i chcemy właśnie tu prezentować te właśnie te sprawy, które no dotyczą większości, właściwie kobiet, bo mężczyźni tak może mniej, ale kobiety bardzo chcą uczestniczyć, potrzebują pomocy, różnej formy. Tak? Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, składa się z 5 osób, które zamieszkują w gminie Słupno. Radni zostali powołani na 3-letnią kadencję, pełnią swoje funkcje społecznie. Zasadniczym celem jest pobudzanie inicjatywy obywatelskiej, czyli przede wszystkim to, aby ludzie się czuli potrzebni, ważni, żeby czuli, że ich zdanie się liczy. Tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, to nie należy zapominać, uczymy się od starszych, powinniśmy cenić ich doświadczenie, powinniśmy cenić ich mądrość i powinniśmy uwzględniać ich uwagi. Przypomnijmy, uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów w marcu podjęła Rada Gminy Słupno. Nowy plac zabaw mają dzieci z samorządowego przedszkola Nie Zapominajka w Słupnie. Miejsce zostało sfinansowane dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców z terenu gminy. Sponsorzy ufundowali sportową nawierzchnię, nowe zabawki i piaskownice. Jesteśmy regionalnymi przedsiębiorcami, więc wspieramy tutaj jakby swój rejon, tak? No, w zeszłym roku wydarzyła się tragedia, tak? Zalało tutaj dużą część gminy. To było dla nas wszystkich trochę taką no, niespodziewaną rzeczą, która no, wywarła na nas też duże wrażenie takie no, negatywne, tak? Że doszło do takiego czegoś w lipcu, w wakacje, gdzie nikt się nie spodziewał takich uref takiego złego, co nas spotkało. Tak? Teraz chyba najbardziej nasze serce cieszy to ten widok, który tutaj widzimy. Tak? Dzieci, które się świetnie bawią, będą bezpiecznie mogły korzystać z tego placu zabaw i rozwijać się w jak najlepszy sposób. Jestem mieszkańcem tej gminy. Mój syn uczęszczał do tego przedszkola, korzystał z tego placu zabaw, który był ufundowany przez no, gminę czy innych. Obecnie chodzi tutaj do szkoły, do gminy, więc no, czuliśmy się z żoną zobligowani, żeby pomóc też innym dzieciom, żeby też mogły korzystać, tak jak nasz syn, z tego placu zabaw i przyjemnie spędzać czas. Wśród darczyńców jest również Fundacja Pern oraz firma Poncio. Podczas uroczystego otwarcia placu przedszkolaki podziękowały darczyńcom przygotowanymi przez siebie pracami, a dzieciaki od gminy otrzymały hulajnogi. Bardzo właśnie jestem im wdzięczny za to. Myślę, że najbardziej wdzięczne są dzieci, bo są szczęśliwe, które znowu mogą się bawić i jak się okazuje, czasami nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czyli powódź była oczywiście dla nas wszystkich olbrzymim problemem, ale dzięki temu mamy jeszcze piękniejszy plac zabaw niż mieliśmy wcześniej. Przypomnijmy, plac zabaw został całkowicie zniszczony przez gwałtowną burzę w lipcu ubiegłego roku. Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy gminy Słupno biorą udział w akcji Rowerowy Maj. W ramach akcji do i ze szkoły jeżdżą na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Wielki finał akcji zaplanowano na ostatnią niedzielę maja. W parku nad Słupianką odbędą się konkursy, będą również występy. Warto zabrać rower, hulajnogę lub rolki. Początek imprezy 29 maja o 16. Światowy Dzień Ziemi w gminie Słupno świętowano wielkimi porządkami. Sprzątały dzieciaki, ale i dorośli. Teren wokół szkół sprzątali uczniowie. Jak sami przyznali, było co zbierać. Jak widać za mną, mamy tutaj kilka takich porządnych worków, więc myślę, że udane na pewno. W sumie to nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale myślę, że po prostu lenistwo. Nie chce im się podejść gdzieś dalej do kosza, tylko po prostu wyrzucają na ziemię. No niestety tych śmieci było bardzo dużo. Obawiam się, że nasze dzieci i wnuki będą musiały jeszcze sprzątać po nas śmieci. Także
przykro nam, smutno, także więcej takich akcji, żebyśmy zadbali o nasze środowisko. Wielkie sprzątanie gminy zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno. Ta inicjatywa, ja uważam, że bardzo dobra jest. No jakby nie było, to każdy śmieć, który podniesiemy, to będzie dzisiaj na wagę złota i go odstawimy. Chętni spotkali się przed urzędem gminy, w sumie ponad 150 osób. Czemu przyszedłem tutaj? Wziąłem chłopaków, syna i jego kolegę, no i żeby posprzątać trochę gminę, zrobić coś fajnego razem, tak? Jest fajna pogoda, a takie akcje są fajne i warto w nich uczestniczyć, tak? Bo chcieliśmy posprzątać, pomóc światu, jakby oczyścić go, coś takiego. W akcji sprzątania gminy wzięli udział m.in. strażacy z OSP Słupno, drogowcy z powiatu puckiego, ale przede wszystkim mieszkańcy gminy. Włączamy się w światowy trend, jaki już od wielu lat jest, sprzątanie świata na Dzień Ziemi, i po prostu chcemy też podziękować naszym władzom za to, że jest tak pięknie, i od czasu do czasu to, co naśmiecimy, pomóc posprzątać, bo niestety ludzie jeszcze świadomość mają dosyć niską na tym poziomie i śmiecą. Porządki zakończyło ognisko na placu przy Pocztowej. Kolejne zaplanowano za rok.